Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym podsumowaniu roku ruchu olimpijskiego w naszej szkole i głos oddaję już młodzieży. Bardzo proszę. Dziękujemy Pani Profesor Małgorzacie Marek za rozpoczęcie uroczystości, której bohaterami są ubiegłoroczni laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych. Witają Państwa Karolina Kołtun i Dagmara Pochylczuk. Utwór, który usłyszeliśmy na początku, nie został wybrany przypadkowo. Nieformalnie możemy nazwać dzisiejszą uroczystość galą zwycięzców, którzy dzięki ciężkiej pracy i wielkiej wytrwałości odnieśli sukces. Warto wspomnieć, że udział Czarnieccyków w olimpiadach to niejako wizytówka tej szkoły. Dzięki sukcesom, jakie odnosimy, wielokrotnie zajmowaliśmy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach. O tym, jak wysokie miejsca zajmuje nasza szkoła, decydują w dużej mierze osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów ogólnopolskich konkursów naukowych, artystycznych i zawodów sportowych. Nasze liceum może się poszczycić przeróżnymi sukcesami. Bohaterowie dzisiejszej uroczystości mają w tym znaczny udział. Laury Czarnieccyków to tradycyjna już uroczystość, podczas której nagradzani są nasi olimpijczycy i zwycięzcy konkursu. Ale zanim to nastąpi, prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Dariusza Kosteckiego. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich rodziców. Witam serdecznie nauczycieli i Was, droga młodzieży. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w czasie tej uroczystości nazywanej Laurami Czarnieccyków. No, wracamy niejako do tej tradycji i mam nadzieję, że będzie ona potem przez długie lata kontynuowana. Proszę Państwa, powitałem rodziców, ja zawsze z pewnym poślizgiem witam wszystkich, witam także wszystkich zaproszonych gości. W sposób szczególny witam panią Edytę Nowosadzką, przewodniczącą Rady. Ja zawsze korzystam z takich publicznych okazji, żeby podziękować Radzie Rodziców za wspaniałą współpracę, za to, że rodzice uczestniczą w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, że służą szkole i radą, i środkami materialnymi, i swoją obecnością, bo także to, że Państwo przybyliście do szkoły, do rodziców, to także podnosi rangę dzisiejszej uroczystości, także świadczy o tym, że ta uroczystość jest dla nas ważna i chcemy Wam o tym powiedzieć, że Wasze sukcesy są dla nas ważne i są źródłem radości. Dziękuję bardzo. A teraz chwila, na którą wszyscy czekamy. Czas przedstawić pierwszych bohaterów dzisiejszej gali. Ich wiedza nie ogranicza się jedynie do sporządzania rysunków technicznych. Świetnie zaprojektowali sobie miejsca w finale 37. Olimpiady Wiedzy Technicznej. O kim mowa? O Ireneuszu Szulcu i Tanicie Aszyk. Tanita nie mogła być dzisiaj z nami, jednak Waldemar Kołodziejczyk będzie miał przyjemność rozmowy z Linkiem. Witam Cię, Irku. Mam do Ciebie kilka pytań. Mimo tego, że wygrałeś poprzednią edycję Olimpiady Technicznej, widziałem Cię na tegorocznym pierwszym etapie konkursu. Dlaczego zdecydowałeś się jeszcze raz zmierzyć z tym wyzwaniem? Mam oczywiście świadomość, że nie osiągnę już lepszego wyniku, ale nie zamierzam spocząć na laurach i chcę spróbować swoich sił jeszcze raz, choćby w ramach przypomnienia sobie zdobytych umiejętności i uzupełnienia wymaganej wiedzy. A jakie działy matematyki i fizyki musiałeś opanować, by móc zmierzyć się z wymaganiami konkursu? Zadania obejmowały takie działy fizyki jak
mechanika, budownictwo, wytrzymałość materiałów czy termodynamika techniczna. Ale nie ukrywam, że przydała mi się również ta szkolna wiedza zdobyta na codziennych lekcjach matematyki i fizyki. A z jakich pomocy naukowych korzystałeś, przygotowując się do Olimpiady Wiedzy Technicznej? Przygotowanie głównie polegało na rozwiązywaniu zadań z poprzednich edycji. Korzystałem również z książek o tematyce technicznej, które poleciła mi Sorka Legwand. Jednak najbardziej pomogła mi jej ogromna wiedza i doświadczenie w tym zakresie oraz organizowane przez nią zajęcia przygotowawcze. A jakich rad mógłbyś udzielić osobom przystępującym do Olimpiady Wiedzy Technicznej? Wiem, że początki nigdy nie są łatwe i przychodzą chwile zniechęcenia. Sam tego doświadczyłem. Jednak trzeba znaleźć sobie ambicje i nie poddawać się przy trudnych zadaniach, ale często iść pod prąd, szukając rozwiązania. Niewątpliwie zdobyta wiedza jest najważniejszą wartością wygrania tej olimpiady, ale czy oprócz tego otrzymałeś jakieś wymierne korzyści z tej wygranej? Materialną korzyścią było wygranie najnowszego laptopa, natomiast sam tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Technicznej zapewnia mi wolny wstęp na wiele uczelni wyższych, również tych renomowanych, jak na przykład Politechnika Warszawska. Dziękuję bardzo. Dla nich łacina nie jest językiem martwym. Chyba, że tylko ta podwórkowa. Finaliści 29. Olimpiady Języka Łacińskiego Łukasz Halida i Artur Grzybaczewski. Finaliści z powodu obowiązków nie mogli przybyć na dzisiejszą galę. Jednakże Monika Radomińska przygotowała dla Państwa miłą niespodziankę. Witam Państwa. Łukasz obecnie studiuje w Krakowie i nie mógł przyjechać na naszą galę. Jednakże odpowiedział drogą mailową na kilka zadanych przeze mnie pytań. W czasach, gdy każdy myśli praktycznie o życiu, zainteresowałeś się łaciną. To luksus, snobizm, czy też jeszcze coś innego? Nie jest to ani luksus, ani tym bardziej snobizm. Wbrew pozorom łacina ma w sobie dużo z praktyki. Język łaciński jest podstawą i fundamentem naszej europejskiej kultury. Łacina jest wykorzystywana szeroko zarówno w naukach humanistycznych, filologia, językoznawstwo, prawo, jak i również w ścisłych, na przykład medycynie. Warto także wspomnieć o ponownym, coraz powszechniejszym zastosowaniu łaciny w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego. Tak więc nawet w naszym dzisiejszym nowoczesnym świecie łacina nadal odgrywa dość znaczącą rolę. W jaki sposób mógłbyś zachęcić młodzież do nauki języka łacińskiego? Jak wspomniałem wcześniej, z łaciny wywodzą się współczesne języki nowożytne, takie jak angielski, włoski czy francuski, które powtarzają łacińskie struktury gramatyczne, nie mówiąc już o słownictwie. Tak więc znajomość mowy starożytnych Rzymian bardzo ułatwia naukę innych języków. Jako ciekawostkę podam, że istnieje łacińska wersja Wikipedii i przeglądarki Google. Poza tym można czasem zabłysnąć w towarzystwie, odczytując łaciński z fasady kościoła lub cytując jakąś starożytną sentencję. Szkoda jednak, że obecna polityka oświatowa zamiast ułatwiać raczej uniemożliwia młodzieży poznawanie tego języka. Jesteś laureatem olimpiady. Twój sukces to przede wszystkim ciężka praca, ale chyba nie tylko. Co o tym sądzisz? Owszem, olimpiada wymaga przede wszystkim dużo samodzielnej pracy. Potrzebna jest też dobra wola, chęci, motywacja i samozaparcie. Nieocenioną pomocą była dla mnie pani profesor Anna Sadlak, która pomagała mi w przygotowaniach. Udział w olimpiadzie przyniósł mi wiele satysfakcji, umożliwił mi uczestnictwo w międzynarodowym konkursie języka łacińskiego we Włoszech, a także w dużej mierze zadecydował o wyborze studiów, które podjąłem na kierunku filologia klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Za poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie być albo nie być zawędrowała aż do ostatniego etapu 23. Olimpiady Filozoficznej.
W ostateczności pokazała, że warto być tą, która na filozofii się zna. Mowa o Marlenie Rycomber. Rozmawiała z nią Paulina Tchórzewska, którą prosimy na scenę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niestety z przyczyn studiów i pracy Marleny nie mogła być dzisiaj z nami. Pomimo tego udało mi się z nią spotkać i porozmawiać na temat filozofii. Zapytałam Marlenę, czy filozofia jako przedmiot szkolny jest potrzebna. Bez wahania odpowiedziała, że jak najbardziej tak. Podczas studiów jest bardzo przydatna wiedza filozoficzna. Osoby, które miały bądź mają filozofię w szkole, są szczęściarzami. W momencie, kiedy inni muszą nadrabiać braki, mogą pogłębiać swoją wiedzę. Wiele przedmiotów na studiach wiąże się przecież z filozofią. Uczy ona też, że nie ma jednego sposobu interpretacji świata. Bogactwo tkwi w różnorodności. Na przykład myśl Sokratesa. Wiedza jest cnotą. Można ją zinterpretować na różne sposoby. Dlatego też Marlena nie podaje ulubionych aforyzmów, tylko mówi, że filozofia jest tematem bardzo obszernym i nie wybiera, nie kieruje się w życiu tym dosłownie i podchodzi do tego specyficznie. Dlatego też zachęca wszystkich do brania udziału w tego typu olimpiadach, a ja po rozmowie z Marleną mogę jak najbardziej polecić zagadnienia filozoficzne wszystkim Państwu. Dziękuję. Według artykułu 6 paragrafu 35 kodeksu szkolnego na scenę proszeni są Paweł Sułkowski wraz z Krzysztofem Roguckim za wykroczenie w postaci dojścia do finału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie w Unii Europejskiej. Ostateczne przesłuchanie w ich sprawie przeprowadzą Angelika Rojek i Paulina Leus. Jak wiem, była to dopiero pierwsza edycja olimpiady na temat wiedzy o prawach Unii Europejskiej. Powiedz, co skłoniło Cię do wzięcia w niej udziału? Wszystko się zaczęło bardzo niepozornie, kiedy na jednej z lekcji wiedzy o społeczeństwie pani profesor Ewa Betiuk powiedziała, że jest taka olimpiada i zachęciła mnie do wzięcia w niej udziału. Ja przyszedłem na etap szkolny, udało mi się przejść do etapu okręgowego. W okręgu było już troszkę trudniej, ale razem z panią profesor Betiuk i innymi uczniami przygotowywaliśmy się. Po prostu się udało. Udało się dojść do finału, udało się tam też wiele zawojować, bo dzięki temu wygraliśmy dość dużo, bo była wycieczka do Belgii, były nagrody rzeczowe. Także jestem zadowolony. Odniosłeś sukces. Jakie korzyści przyniósł Ci udział w tej olimpiadzie? Jak już mówiłem, jedną z takich dość głównych korzyści była wycieczka do Belgii. Były też nagrody rzeczowe tam. Również była taka wielka gala jak tutaj. Ale myślę, że taką największą korzyścią jest wiedza, którą zdobyłem. Bo tak jak pan dyrektor powiedział, wiedza to dobro, którego nie da się pozbawić, którego nie da się odebrać. Jeśli ktoś ją nabędzie, nikt mu jej tego nie odbierze. Więc myślę, że to jest dla nas wszystkich najważniejsze. A teraz przejdźmy do pytań dla twojego kolegi Pawła. Paweł jest finalistą wspomnianej już olimpiady o systemie prawa Unii Europejskiej, ale także uczestnikiem olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej, laureatem ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Puszkina i innych konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Paweł, powiedz, jak udało pogodzić ci się naukę z przygotowaniami do tych konkursów? Proszę Państwa, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, życia nie możemy sobie wybrać, ale możemy coś z niego zrobić. Zatem tak samo możemy coś zrobić ze swoim czasem, który dla mnie był i pozostanie bardzo cenny. Ja osobiście mam bardzo elastyczny czas pracy i naprawdę wiem na przykład, co będę robił o godzinie 17 za tydzień. Więc potrafię bardzo dobrze sobie rozplanować ten czas i jak najlepiej wykorzystać każdą minutę, każdą tak cenną minutę, żeby zarówno poszerzać swoją wiedzę, jak i wspomóc społecznie szkołę i także działać na wielu innych polach. No dobrze, konkursy konkursami, ale angażujesz też się w wiele przedsięwzięć szkolnych, takich jak telewizja szkolna czy Oksymoron. Uważasz, że warto poświęcać na to swój czas? To proszę Państwa, chyba pytanie retoryczne jest.
że warto, jak już kiedyś kilkakrotnie podkreślałem w tej szkole na różnego rodzaju imprezach, warto się angażować w działalność społeczną, nie tylko po to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, ale także, żeby pokazać, że nasza szkoła, pierwsze LO, zasługuje naprawdę na miano jednej z najlepszych w województwie, a także w Polsce. Bo naprawdę, proszę Państwa, należymy do elity. I ja jestem dumny i będę do końca życia dumny z tego, że chodzę do tej szkoły i chodziłem do tej szkoły. Dlatego te krótkie 3 lata to naprawdę dla mnie mało, żeby poczuć tą atmosferę i tą siłę, którą dają mi nauczyciele. Z tego miejsca jeszcze pokrótce chciałbym podziękować kilku osobom z imienia i nazwiska za pracę i trud dotychczas już włożony w moje kształcenie z miejsca. Dziękuję Sorce Ewie Bediuk za wspaniałą pracę na rzecz zarówno klasy, szkoły, jak i mojej skromnej osoby. Wiem, że byłem trudny. Wiem, że jestem, byłem trudny. Ja też się przyłączam właśnie do podziękowań, bo dzięki pani Ewie Bet, proszę Państwa, no nie osiągnęliśmy takiego sukcesu. Tak, dziękuję jeszcze raz. No i proszę Państwa, jeszcze tak pokrótce, dosłownie kilka nazwisk, ja już oddaję głos. Chciałbym podziękować także serdecznie Sorce Pietrzykowskiej za także trud i wysiłek włożony w głową. Chciałbym podziękować także Sorce Annie Jakubczyk, z którą także długo współpracowaliśmy i żałuję, że już Sorka na emeryturę przeszła, bo jeszcze długo współpracowała. Także bardzo wielu innym nauczycielom, którym chciałbym podziękować, ale już nie mamy chwili, ale myślę, że kiedyś jeszcze się nadarzy, żeby wszystkich z imienia i nazwiska podziękować, którym zawdzięczam. Dziękuję. Wiem, że ty, Krzysiek, również masz wiele pasji, interesujesz się teatrem, kinem, polityką. Jak zdołałeś pogodzić te wszystkie zainteresowania z nauką do olimpiady? Ja uważam, proszę Państwa, że jeśli ktoś coś kocha, to zawsze na to znajdzie czas. Zawsze tak podzieli swoje obowiązki, żeby na wszystko mieć czas i jeszcze tego czasu zostało. Mają jedną z wielu pasji jest teatr i sport. Działam w teatrze amatorskim przy Młodzieżowym Domu Kultury. Myślę, że może też w tym kierunku pójdę. Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie chcę pójść na studia. Może to będzie coś związanego z Unią Europejską, może coś z teatrem, zobaczymy, ale może też coś ze sportem, bo tym się też interesuje. Ale myślę, że to na razie nie jest jeszcze ważne, gdzie pójdę na studia. Ważne jest to, co dotąd osiągnęliśmy, to, co nam się udało zrobić, że mamy jakieś zainteresowanie, mamy pasję i życzę wszystkim, żeby każdy miał jakąś swoją pasję, rozwijał ją i odkrywał w sobie powołanie, bo to jest najważniejsze w życiu. Wiem, Paweł, że ty też interesujesz się polityką i w pewnym sensie chcesz związać z nią swoją przyszłość, niż wybierasz się na studia prawnicze. Zobaczymy, proszę Państwa, jak to wyjdzie. Ja nie chcę tu nic zapeszać w tym momencie. Natomiast mówię, miłością do Unii Europejskiej i całej wiedzy o społeczeństwie szeroko pojętej zainteresowała mnie Sorka Ewa Bediuk. Wpoiła mi ten pierwiastek ludzki taki. I dlatego, proszę Państwa, zdecydowałem się iść w tym kierunku na prawo na Uniwersytet Warszawski. To są moje ciche marzenia. Mam jeszcze drugie ciche marzenie, o którym nie wspomnę, bo zakazany owoc smakuje najlepiej. I proszę Państwa, dlatego trzeba startować w konkursach, trzeba startować w olimpiadach przedmiotowych, takich jak na przykład Olimpiada Wiedzy o Świecie i Współczesnym. Bardzo gorąco polecam udział w tej olimpiadzie, bo naprawdę można poszerzyć swoje wiadomości, a także oczywiście nagrody są w postaci indeksów i zwolnienia z matury. Dlatego trzeba próbować i ja także, jak kolega już wspomniał, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału nie tylko w tej olimpiadzie, ale także w różnych i dziękuję serdecznie. My życzymy chłopakom, żeby wszystkie marzenia się spełniły, żeby dostali się na wymarzone studia. Jak widać, wszystko da się pogodzić, a dobra organizacja to przepis na sukces. Nasi koledzy są tego najlepszym przykładem. Zauważyłaś, Karolino, że wielu naszych rozmówców doceniło wkład nauczycieli w przygotowania do olimpiad? Przepytajmy ich zatem na okoliczność sukcesów naszych olimpijczyków. Każda olimpiada jest trochę inna. Różna jest jej struktura, różne wymagania. Pani profesor Ewa Bediuk w tamtym roku miała uczniów, którzy odnieśli sukces w 2 olimpiadach. Filozoficznej i wiedzy o prawie w Unii Europejskiej. Chciałam panią profesor zapytać o specyfikę przygotowań do tych 2 olimpiad.
Proszę Państwa, rzeczywiście specyfika jest ogromna. Jeśli Państwo pozwolicie, ja przeczytam tegoroczne tematy prac pisemnego egzaminu szkolnego z filozofii. Filozofia to jest korona wszystkich nauk, matka. Proszę zobaczyć, jak wiele dziedzin w sobie łączy. Na przykład, czy zgadzasz się z tezą Kanta, że istnieją pytania, na które nigdy nie będziemy w stanie odpowiedzieć? Uzasadnij odpowiedź, wskazując filozoficzne znaczenie i konsekwencje tej tezy. Opiekun naukowy tego pytania, profesor Marcin Poręba, filozof. Następne pytanie. Opiekun naukowy, profesor Magdalena Środa, socjolog. Na przykładzie filozofii Davida Hume'a scharakteryzuj postawę sceptyczną. Jakie znaczenie poznawcze i moralne jest tej postawy w 300. rocznicę urodzin Davida Hume'a. Następny opiekun naukowy to jest pani profesor Zofia Rosińska, archeolog, też filozof po części. Na czym polega filozoficzny sens i znaczenie ruin? I jeszcze opiekun naukowy profesor Krzysztof Wójtowicz, to jest logik. I pan profesor zadaje takie pytanie, co to znaczy poprawnie myśleć? Więc na podstawie chociażby tych tematów z tego roku zachęcam Państwa do wzięcia udziału, jest jeszcze czas na napisanie pracy do 30 listopada. Można zobaczyć, że filozofia to rzeczywiście korona wszystkich nauk. Natomiast ta druga olimpiada jest naprawdę bardzo specyficzna, to jest olimpiada tematyczna, dlatego że są tutaj ze mną moje znakomite koleżanki historyczki, uczące także wiedzy o społeczeństwie i doskonale Państwo wiecie, że czegoś takiego jak prawo Unii Europejskiej nie ma nawet w podstawie programowej. My to tak naprawdę robimy przy okazji integracji europejskiej po to, żeby wskazać uczniom, ponieważ potem będąc na studiach prawniczych uczą się prawa europejskiego na 4. roku studiów. Natomiast Krzysiek i Paweł chyba sypiali z tą książką, żeby się lepiej utrwaliło. To jest wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Uczyliśmy się kazusów, czyli rozwiązywania przykładów różnych spraw, które miały miejsce w systemie praw człowieka w Europie i na świecie. No i tutaj, jeśli ktoś z Państwa chciałby się zainteresować, serdecznie proszę. Kazus składa się z 6 stron, trzeba go w ciągu godziny napisać. I takie zajęcia również Państwo będziecie mieli na studiach prawniczych, jeśli się na nie dostaniecie. To tyle. Często uczeń zupełnie nie planuje udziału w olimpiadach lub nie wierzy w swoje siły. Czy długo zachęcała Pani Marlenę, Pawła i Krzysztofa do dodatkowej nauki? Praktycznie rzecz biorąc nie. Marlena przez 2 lata miała filozofię, miała to szczęście, o którym mówiła tutaj w wywiadzie. Miała filozofię ze znakomitym nauczycielem filozofii, panem Zbigniewem Lubaszewskim, ale miała tę filozofię przez 2 lata. Potem w 3. roku nauki ja otrzymałam opiekę merytoryczną z inicjatyw pana dyrektora nad Marleną i Marlena w 1. 2 latach udało jej się zakwalifikować do etapu okręgowego. No to powiedziała raz kozie śmierć, do 3 razy sztuka, no i spróbowałyśmy i wyszło, prawda? Więc nie trzeba było zachęcać. Jeśli chodzi o Krzyśka i Pawła, to właściwie też nie, bo Krzysiek miał już sukcesy w 1. klasie, był laureatem 4. miejsca wojewódzkiego takiego konkursu do spraw samorządu w 20. rocznicę utworzenia polskiego samorządu w 1989 roku, a Paweł miał już też sukcesy olimpijskie, brał udział w centralnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. Także mieli podbudowę, wiedzieli czego chcą, no i wyszło. Chciałam jeszcze zapytać o to, jak z masy uczniów wyłowić tych, którzy mają szansę stanąć w olimpijskich szrankach. Ma Pani jakąś swoją wypróbowaną taktykę? To bardzo trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę nie ma masy uczniów. Jak przychodzicie do szkoły, staram się Was informować o tym, co się w naszej szkole dzieje. Otrzymujecie informacje, tak jak tutaj mówił Krzysiek, jest taka olimpiada, zobaczcie, czy warto. Różni ludzie różnie kalkulują. Niektórzy mówią, najważniejsze jest to, żebym miał 100% na maturze, więc nie idę na olimpiadę tematyczną, bo ona nie zwalnia, prawda, z matury. Jeszcze inni mówią, warto spróbować, chcę wiedzieć, jaki jestem, dokąd dojdę, więc wybieram tę olimpiadę, która mnie zwyczajnie interesuje. Czasami to jest właśnie taka olimpiada tematyczna, bardzo szczegółowa, jak ta, w której chłopcy brali udział.
No ale tak, w tym roku na mój odzew, kochani, kto weźmie udział w tej olimpiadzie, rozumiem, chłopców są w trzeciej klasie, mają inne priorytety. Jak pokazałam tę książkę, no to nie wszyscy się, były osoby, które się zgłosiły i na tym poprzestały, więc naprawdę jest to bardzo trudne, ale najczęściej jest tak, że te osoby, które chcą wziąć udział w konkursach, w olimpiadach, mają to coś w sobie, co powoduje, że właściwie od pierwszych czy od drugich zajęć no jest wiadome, że pójdziemy dalej. Może przez pierwszy etap tylko, może przez drugi, a no, czasami udaje się i przejść przez etap trzeci. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę pani profesor jeszcze wielu zdolnych uczniów. Mam nadzieję, że będą to uczniowie z klasy pierwszej D. Dzięki inicjatywie pani profesor Anny Legwant nasza szkoła nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską. Ciekawi mnie, pani profesor, jakie są z tego wymierne korzyści? W jakim zakresie ta współpraca jest pomocna w przygotowaniach uczniów do olimpiad? Jeśli chodzi o Politechnikę, zresztą każda współpraca z każdą z tych uczelni, z którymi współpracujemy, ma swoją specyfikę. Jeśli chodzi o Politechnikę Warszawską, to są to tematy związane z optyką, niefrasobliwie bawieniem się światłem. Tam uczniowie mogą się zapoznać z najnowszymi technikami tworzenia hologramów, z technikami powstawania obrazów 3D, noktowizją, holografią, termowizją. Jeśli chodzi o Politechnikę Lubelską, tam jeździmy na wykłady, gdzie poszerzamy wiedzę ogólną z matematyki, z fizyki. Także uczniowie mają możliwość wykonywania ciekawych doświadczeń. Jeśli chodzi o Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, tam mamy zajęcia typowo inżynierskie, takie, które przygotowują uczniów, pomagają w przygotowaniu do Olimpiady Wiedzy Technicznej. Tam rozwiązują uczniowie problem na poziomie studiów na kierunku budownictwa. Oczywiście do wszystkich tych zajęć uczniowie przygotowują się w szkole, natomiast moim zamierzeniem było to, nawiązując na współpracę, żeby uczniowie zobaczyli, że można do danych zagadnień podchodzić na różne sposoby, żeby zobaczyli, jak te zagadnienia omawiają inni nauczyciele, właśnie nauczyciele akademiccy, żeby zapoznali się z innymi sposobami podejścia do tego samego tematu, co poszerza na pewno wiedzę. Obrazy w 3D, hologramy, dla wielu uczniów, zwłaszcza tych z klas humanistycznych, to czarna magia. W jakim zakresie, jak sprawić, a pani to zapewne wie, aby stały się one jasne i zrozumiałe? Myślę, że dla tych, którzy uczestniczyli w zajęciach dotyczących holografii, są to po prostu oczywiste sprawy, tak samo obrazy w 3D. Jeśli ktoś uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez panów z Politechniki Warszawskiej tu, w tej szkole, to myślę, że nie ma już z tym problemu. Ale jeśli ktoś miałby z tym problem, to zapraszam na następne takie zajęcia. Informacja będzie i będzie można nadrobić zaległość. A zapytam tak prowokacyjnie, co zrobić, aby fizyka przestała być nudna? Jak to? Fizyka nie jest nudna. Przepraszam, ja protestuję. Nie wiem, czy to formalnie, prawnie mogę zrobić, ale protestuję. Fizyka sama z siebie jest bardzo ciekawa, ale żeby dowiedzieli się od uczniowie, że ona jest naprawdę ciekawa, to trzeba czasami poprzeć wykład doświadczeniem, animacją multimedialną, czasem ciekawym zadaniem, które ma odniesienie do rzeczywistości, czyli po prostu jeśli potrafimy jakieś ciekawe zjawiska wytłumaczyć, posługując się prawami fizyki, no to chyba dobrze i chyba wtedy będzie ciekawie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Poszukiwaniu odpowiedzi
odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące Olimpiady Filozoficznej wybrałam się na rozmowę z panem profesorem Zbigniewem Lubaszewskim. Postaram się państwu w kilku słowach ją przybliżyć. Zapytałam pana Lubaszewskiego, czy filozofia jest w stanie podpowiedzieć nam, jak żyć. Usłyszałam, że jest ona kluczem do rozwikłania wielu spraw dzięki właściwej interpretacji poglądów filozoficznych. Interesowało mnie również stanowisko pana profesora w sprawie tego, czy filozofia dla młodego człowieka jest ważna. Otóż zdaniem pana profesora jest ważna, lecz musi upłynąć trochę czasu, zanim młody człowiek to doceni. Nieraz ludziom wydaje się, że coś jest bez sensu, co jest bardzo mylne, gdyż tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy może się nam to przydać, powiedział pan profesor. Odwołując się do olimpiady, spytałam, który etap jest najtrudniejszy dla ucznia zdaniem pana profesora. Pozwolę sobie zacytować jego słowa. Każdy etap jest specyficzny. Uczeń musi wykazać zainteresowanie olimpiadą, gdyż to jest kluczem do sukcesu. W takim wypadku ten ostatni etap może być skomplikowany dla ucznia, gdyż musi się on sam zmierzyć z filozofią, już na poważnie. Temat filozofii jest bardzo obszerny, jak sam pan profesor Zbigniew Lubaszewski stwierdził, warto o nim rozmawiać. Dlatego mam nadzieję, że będę miała jeszcze do tego wiele okazji. Monika Radomińska rozmową z Łukaszem Haidą zachęciła zapewne sporą liczbę osób do tego, by powtarzać za Ciceronem Animos labor nutrit, praca karmi umysły. Ja także, zaintrygowana tym językiem, będę miała przyjemność porozmawiania za chwilę z panią profesor Anną Sadlak, która przygotowywała naszych wspaniałych laureatów do olimpiady. Pani profesor kontynuuje piękną tradycję sukcesów naszych kolegów i koleżanek w olimpiadach z języka łacińskiego. Jej uczniowie są rokrocznie laureatami tej olimpiady. Pani profesor, jestem ciekawa, czy system przygotowań uczniów nie zmienia się, czy też trzeba ciągle coś modyfikować, aby odnosili oni sukcesy? Niestety trzeba ciągle coś modyfikować, a może stety. Metody, jakie stosują przygotowując do olimpiady, zmieniają się oczywiście z roku na rok. Wiąże się to między innymi z faktem, że niestety tej łaciny jest coraz mniej. I kiedy przed kilku laty uczniowie mieli więcej tej łaciny, no to całość gramatyki można było zrealizować i przećwiczyć na lekcjach. W tej chwili niektóre klasy nie mają w ogóle łaciny w klasie naturalnej, w klasie trzeciej, a chcą startować w dalszym ciągu w tej olimpiadzie, no i muszę się z nimi spotykać, aby utrwalić ten materiał gramatyczny, żeby doskonalić umiejętności translatorskie. No i sama młodzież niestety musi też, a może właśnie, co jest dobre, bo muszą więcej pracy poświęcić w domu. Musi być młodzież bardziej samodzielna. No i jak mówi łacińska sentencja, tempora mutantur, et nos mutamur in illis, czyli czasy się zmieniają, a my się zmieniamy wraz z nimi. A zapytam, po co nam łacina w szkole? Łacina, już tutaj Łukasz też tłumaczył, że łacina jest bardzo ważna. Jest to podstawa w ogóle nauk języków, można powiedzieć, europejskich, ułatwia nie tylko naukę języka, języków romańskich, czyli francuskiego, hiszpańskiego, czy włoskiego, ale też ułatwia naukę języka angielskiego i niemieckiego. Jako ciekawostkę tego podam, że w językach romańskich około 80% słownictwa pochodzi właśnie z łaciny. Z kolei w języku angielskim, tak uczeni obliczyli, że na 20 tysięcy słów, które są najczęściej używane, aż 12,5 tysiąca pochodzi z łaciny, a tylko 5,5 tysiąca tych słów jest pochodzenia anglosaskiego. Poza tym nauka łaciny uczy logicznego myślenia, podobnie jak matematyka. Łacina jest w ogóle niezbędna w wielu dziedzinach, takich jak filozofia, prawo, już tutaj też Łukasz, mój uczeń, wymieniał. Dodam, że klasycy
Są to ludzie niezwykle kreatywni i sprawdzają się w wielu dziedzinach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że wśród klasyków, no oprócz Adama Mickiewicza, o którym każdy słyszał, prawda, że miał wykształcenie klasyczne, filozof Fryderyk Nietzsche był też filologiem klasycznym, pisarz Oscar Wilde, czy może najbardziej znana młodzieży, Rowling, autorka cyklu o Harrym Potterze. Także warto uczyć się łaciny i zachęcam. A gdyby Pani miała wybrać jakąś sentencję łacińską aktualną dzisiaj, to byłaby to? Non scholae, sed vitae distimus, niech to nam przyświeca, czyli uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nie zabraknie Pani uczniów do wspólnego odkrywania piękna języka łacińskiego. Dziękuję. Naszym olimpijczykom z pewnością należy się nagroda za wysiłek oraz ciężką pracę. Prosimy Pana Dyrektora o wręczenie dyplomów laureatom olimpiad i listów gratulacyjnych dla rodziców oraz obiektywów. Ponownie zapraszamy na scenę Ireneusza Szulca z klasy 3 E. Ale dla niej też jest dyplom. Zapraszamy również panią Annę Lekwant, która przygotowywała naszych olimpijczyków. Marlena Rycomber odbierze swoją nagrodę w późniejszym czasie. Dodam tylko, że Marlena zajęła także pierwsze miejsce w 10. ogólnopolskim konkursie na recenzję teatralną. List gratulacyjny zostanie też teraz wręczony pani profesor Ewie Wetiuk za przygotowanie Marleny oraz Pawła Krzysztofa do olimpiad. Pani Ewa Wetiuk przygotowywała też uczniów do następujących konkursów. Human Media, Kamienie Pamięci, Kreatywni dla Europy. Zapraszamy panią profesor Annę Sabrak, która przygotowywała Łukasza Halidę i Artura Grzywaczewskiego do olimpiady języka łacińskiego. Chcielibyśmy też nagrodzić Pawła Sułkowskiego i Krzysztofa Roguskiego. Paweł został także laureatem w ogólnopolskim konkursie Kreatywni dla Europy. To jednak nie koniec jego sukcesu. Na 15. ogólnopolskim festiwalu teatrów szkolnych Maska 2011 wraz z teatrem Oksymoron zdobył pierwsze miejsce w kategorii Mała forma teatralna. Natomiast w kategorii Recytacja otrzymał wyróżnienie. Również brał udział w 11. lubelskim festiwalu herbertowskim, zdobywając miano finalisty. Przypomnę, że opiekunem olimpijczyków była pani profesor Ewa Wetiuk. Na scenę zapraszamy Magdalenę Kulik. Niestety nie ma jej dzisiaj z nami. Zapraszamy więc panią profesor Małgorzatę Marek, która przygotowywała Magdę do olimpiady. Zapraszamy również Agnieszkę Chrastinę i Oktawię Witek. Przygotowaniami laureatów do olimpiady zajęła się pani profesor Katarzyna Koziak, którą też serdecznie zapraszamy. Pragnę dodać, że Agnieszka została laureatką w kategorii literackiej w konkursie Młodzi przeciwko patologiom społecznym oraz została nagrodzona 3. miejscem, zdobywając indeks na studia w konkursie na esej w zakresie stosunków międzynarodowych. Pani Katarzyna Koziak przygotowywała uczniów również do konkursów przedmiotowych. Młodzi przeciwko patologiom społecznym, hetmany oraz konkurs na esej w zakresie stosunków międzynarodowych. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i nauczycielom. Nie wolno nam jednak zapominać o laureatach konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych. Teraz to właśnie oni będą mieć swoje 5 minut. Na scenę zapraszamy także ich rodziców.
Nasza szkolna grupa pierwszej pomocy zajęła w tamtym roku 6. miejsce w 19. ogólnopolskich mistrzostwach pierwszej pomocy PCK, którą kierowała pani profesor Dominika Koleniec. Skład drużyny: Agnieszka Laskowska, Damian Głodarczyk, Dominika Dzida, Milena Pułka i Karolina Kołodyńska. Niestety z powodów obowiązków nikt z wcześniej wymienionych nie mógł przybyć na naszą uroczystość. Przed Państwem Magdalena Seipel z klasy 3 D, zdobywczyni trzeciego miejsca w konkursie filmowym o tematyce żydowskiej, koledzy ze szkoły, znajomi z sąsiedztwa. Teraz przed Państwem osoby, od których mogę się uczyć i którymi mogę się inspirować jako reprezentantka klas humanistycznych. Zapraszam na scenę Natalię Sokołowską za zdobycie trzeciej nagrody w ogólnopolskim konkursie na recenzję wiersza inspirowanego muzyką Chopina. Przygotowaniami Natalii zajęła się nieobecna dziś z nami pani profesor Anna Popielewicz. Paulina Sawa została laureatką 5. edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodych dziennikarzy Liczy się temat. Otrzymała również wyróżnienie za recenzję teatralną w ogólnopolskim konkursie Recenzja 2011, a także dostała wyróżnienie w 4. konkursie literackim Zostań cesarzem reportażu. W tym samym konkursie drugie miejsce zajęła Iga Celińska, natomiast na pierwszym miejscu uplasowała się Weronika Bilny. Zajęła też pierwsze miejsce w 2. wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji i prozy absolwentów 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. Dodam również, że Weronika jest finalistką w 1. ogólnopolskim dyktancie języka niemieckiego Das Deutsche Diktat, do którego przygotowywała ją pani profesor Małgorzata Mozel, której niestety z nami nie ma. Przygotowaniami do konkursów literackich zajęła się pani profesor Elżbieta Pietrzykowska, którą poprosimy nieco później. Warsztatem dziennikarskim w ubiegłym roku wykazali się Ewelina Bukowska, Agata Hajduk, Magdalena Nastaj, Natalia Lewczuk, Magda Piuro, Radosław Arciszewski z klasy 2 B, Mateusz Sabarański z klasy 2 B, Katarzyna Myszora z klasy 2 D, G oraz Daisy Angel z klasy 3 D, zdobywając miano laureatów konkursu Human Media na gazetkę internetową w kategorii Humana Warsztatowego. W tym samym składzie uczniowie zdobyli pierwsze miejsce w konkursie PIRE – Priorytety informacyjne Unii Europejskiej. Tak, zapraszamy rodziców na scenę. Ja pójdę, proszę powiedzieć, gdzie się do rodzice, no ja pójdę do pani, także... Gratuluję. Pani profesor Teresa Szerefa. Radek.
laureatów ogólnopolskiego konkursu Kreatywni dla Europy. Natalię Kwiatkowską, Kasię Flis, Olę Nowosad, Kamilę Grudzic. Przypomnę również, że wśród zwycięzców znajduje się też Paweł Sułkowski, którego wymieniałyśmy już wcześniej. Zapraszamy na scenę. Nad przygotowaniami czuwała wcześniej wymieniona już pani profesor Ewa Betiuk, która przyczyniła się również do sukcesu odniesionego przez Kamilę Szalas z klasy 2C, laureatkę ogólnopolskiego konkursu Kamienie Pamięci, organizowanego przez IPN. Są wśród nas osoby, którym języki obce są równie bliskie jak mowa ojczysta. Mowa o Michale Pastuszaku, który zajął drugie miejsce w konkursie znajomości języka angielskiego w zasięgu regionalnym. Michała przygotowywał pan profesor Marek Urban. Na scenę zapraszamy Teatr Oksymoron w składzie. Jakub Adamczyk, Olga Chabros, Dominika Stefanowska, Żaneta Buczko, Magdalena Rój, Karolina Poszczewska oraz wcześniej już wspomniani Paweł Słupkowski, Magdalena Nasta i Kamila Szalas i Iga Celnicka. Ja już nie idę. Dlatego tylko wspominamy. Teatr zajął pierwsze miejsce w 15. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Szkolnych Maska 2011 w kategorii Mała Forma Teatralna. Oksymoron jest także zdobywcą drugiego miejsca w 34. edycji wojewódzkich prezentacji teatrów młodzieżowych pod patronatem lubelskiego kuratora oświaty. Uczniowie byli przygotowywani przez panią profesor Elżbietę Pietrzykowską. W kategorii recytacji wyróżnienia zajęli wcześniej już wymieniani Paweł Sułkowski i Żaneta Buczka. Drugie miejsce w kategorii poezji śpiewanej zajęła Agnieszka Prostura. Zapraszamy na scenę.